Spłaciłeś we franku szwajcarskim, ale chcesz odzyskać od banku nadpłacony kapitał i odsetki? Jako konsument masz do tego pełne prawo. Muszą być tylko spełnione dwa warunki. Pierwszy, umowa musi nadawać się do unieważnienia, a drugi, musi być możliwość uzyskania z banku dokumentacji kredytowej, na podstawie której wyliczona jest kwota roszczenia. Musisz być jednak świadomy tego, że banki na podstawie ustawy prawo bankowe mają obowiązek przechowywać dokumenty kredytowe, w tym dokumenty księgowe, przez okres 5 lat od momentu spłaty zobowiązania. W praktyce te 5 lat liczy się od roku następującego po roku, w którym zostało spłacone zobowiązanie. Na przykład, jeżeli kredyt został spłacony w styczniu, czy w lutym, czy w listopadzie 2012 roku, dajmy na to, to ten okres 5 lat liczy się od 1 stycznia 2013 roku, a kończy 31 grudnia 2017 roku. Po tym czasie, czyli po 5 latach, bank ma prawo i może dokumentację kredytową zniszczyć, a ty wtedy masz problem. Brak dokumentacji kredytowej to brak możliwości wyliczenia kwoty roszczenia, a brak możliwości wyliczenia kwoty roszczenia to brak możliwości złożenia pozwu czy złożenia reklamacji do banku. Na szczęście banki nie są aż tak skrupulatne i przechowują dokumenty kredytowe dla kredytów spłaconych nawet 10 czy więcej lat temu. Nie stanowi to jednak reguły, o czym warto pamiętać. W związku z tym warto się pośpieszyć, aby się nie rozczarować. Spłaciłeś kredyt we franku szwajcarskim? Nie czekaj, aż bank zniszczy twoją dokumentację. Zadzwoń do mnie lub napisz telefon w górze ekranu, a oprócz tego udostępniaj, łapka w górę, a po więcej zaobserwuj. Ale przede wszystkim działaj. Dariusz Szewczyk, zapraszam.